budzik na telefonie, budzik w ręku. Budzik w tablecie. Jeszcze budzik na laptopie. Ale wstałem. Szósta, mogę wychodzić. Albo muszę wychodzić. Słuchajcie, zdarza się w życiu i w ten sposób, że wyleci wam woda z chłodnicy i samochód wam nie chce jechać dalej, ale parking mamy 20 metrów stąd, Michał po nas przyjedzie. Jak wam się zdarzy taka sytuacja, to zróbcie zdjęcie, bo potem nikt wam nie... Dzisiaj na nogach od 5, powiem szczerze, taki poranny WF jest dobry, bardzo dobry, ale... O. Komar. Jak człowiek jest w tyłku, to wiecie, biednemu nawet wiatr w oczy, czy jakoś tak, na domiar złego zaczęło lać. Pada. Ale co z tego wyjdzie, nie wiem. Chcemy się tam dostać, żeby coś zjeść, ale wiecie co? Tu jest rów, tam jest siatka i nie wiem, czy wejdziemy na wiadukt. Jak chcecie mieć przygody, to nie ubierajcie butów z siatki. Ja nie mam innych i mam całe już przemoczone. Ponoć tam gdzieś jest bramka zamknięta. Dobra, jest jeden plus, jest bramka otwarta, dostaniemy się do cywilizacji. Sport to zdrowie, e-sport to też zdrowie, widzicie. Jak my tam mamy, okej? Okay. Ziemniak w pracy. Pa, samochodzik. O, proszę zamykać furtkę. O kurczę, już się bałem, że to wbijamy. Jesteśmy poprawnymi obywatelami. Tam jakieś dzieciaki zwęszyły. Czy ich złapie, nie złapie. Nie podałem się. A nie. Chłop, opowiedz, jak to było. No, podchodzimy sobie tutaj pod McDonalda i w tym momencie dzieciak patrzy na ziemniaka i takie wielkie oczy mu się robią, zaświeciły. Przez chwilę się zamieszał, nie wiedział, o co chodzi. Obiegł dookoła, ten cały mini zameczek dla zabawy, podbiegł do kumpla i ej, chyba widziałem ziemniaka. Ej, ale wiecie, to jest najśmieszniejsze, że jak siedzisz sobie tylko, to słychać, te szepty wszystkie słychać. Ziemniak, coś tam, nie, to nie on, nie, jak to nie on, to okulary, to brod. Ja, nie, to jest urocze i ciekawe, ale trochę dziwne, jak człowiek siada i słyszy, jak się o nim mówi parę metrów od niego. Także pozdrawiamy tych chłopaków, którzy jednak nie zdecydowali się podejść i się upewnić, czy ziemniak to ziemniak. My czekamy na nasz transport. Ziemniak i cały autobus fanów. To jest po prostu rewelacyjna rzecz. Każdy co chwilę podchodzi, coraz bliżej, ludzie nawet siedzą za oknami, za szybami, przyglądając się ziemniakowi, który akurat utknął na chwilę przy autostradzie. W jednym z swoim rodzaju, przypadkowy meetup z wycieczką do Zakopanego. Zbijanie piątek, zdjęcia. Szkoda, że młodzież tak po prostu się krępuje podejść bezpośrednio, ale sami nawet osoby zza szyby, oczywiście, że tak. Przejdzie drogiem Maka. Nie wypadł telefon. Michał już jest, ale zostałem na chwilę zatrzymany. Ej, za każdym razem jest tak, że jak wyciąga palec, się wszyscy pchają do niego. Tutaj wszyscy stwierdzi, że się odsuną. Teraz jedziemy, mam nadzieję, że dojedziemy. Jest Michał. Cześć. Dzięki Michał, że przyjechałeś. Chciałem tak oficjalnie podziękować. No to jestem. Widzę tył, widzę, jak dojeżdżam. A tam jest przód. Technologia. Tutaj idziemy. Wow. Ogólnie stwierdziłem, że zrobię fajny materiał dotyczący właśnie sportu i innych takich rzeczy, bo tutaj chłop między innymi wykłada. Uff, tak się słucha. Gaming i e-sport. Jak się zastanawiacie, jak wyglądają nagrania, to trzymam teraz w głowę. A Michał łapie ujęcia. Michał, czy jesteś gotowy? Oczywiście. Ja się jeszcze przygotuję. Jedna z rzeczy, która tutaj uderza, to przede wszystkim luz, jaki tutaj panuje. Każdy sobie przychodzi, robi co do niego należy. Jest porządek. Dobra, mamy polski, więc możemy ją gdzieś powiesić sobie. Dobra. Ujęcia do turystyki. Mamy fryzjera. Ja wam pokażę, bo to jest tak na szybko, zobaczcie. Nagrywamy, mamy podłożoną jakąś przykładową muzyczkę.
Jakie przykładowe przejścia, Jest elegancko. O, elegancko. Teraz czas wziąć wszystkie rzeczy ze sobą. I mam nadzieję, że już żadnych dzisiaj przygód nie będzie, ale przez to będę spóźniony ze wszystkimi innymi materiałami. Moim dodatkowym wynagrodzeniem jest taka pufka. Nie no, żartuję. Ja jeszcze wczoraj, zresztą widzieliście wczoraj, że jeszcze znajdowałem kulki z tego, jak wypełniałem pufę. A chodzi o to, żeby złapać to jeszcze dodatkowo na ujęciu w miejscu, gdzie jest lepsze światło. Dlatego się przenosimy z Michałem. Ty, a wiecie co? Tam na górze to matury piszą, więc może być cicho. Zmiana planów. Powodzenia tym, co piszą. My wracamy. Tak to jest, jak człowiek chce coś pokombinować z ujęciami, to zaraz. Ale patrzcie, patrzcie, ja tak szczerze mówiąc wam tym... Ej, Michał, czy ja mogę... To mój menadżer Michał. Czy ja mogę mówić w materiałach, że to jest dupo vlog? Możesz to mówić. Mi siostra powiedziała, że na Podkarpaciu to jest spoko. Ale szczerze wam powiem, kurczę, dlaczego takich rzeczy nie było w szkole? Zawsze marzyłem o tym, żeby była sofa. Po prostu, żeby sobie siąść, odpocząć. Masz przerwę, siadasz, kawka, Sprite, cola, cokolwiek. Siedzisz i odpoczywasz. Masz pufki. O, wspaniałe. A widzieliście szkołę, która ma kanapę na korytarzu? Zaciąłem się, zacięliśmy się w ujęcie. Ale pokaż palcem, bo wtedy za twoją ręką. Ja pokazuję palcem. A dobra, tak jak że ten, ja wtedy idę za waszą, za waszym palcem. No, poszło. A widzieliście szkołę, która ma kanapę na korytarzu? Kurczę, z ciebie to taki reżyser jest, Michał. Reżyser życia. Chłop, jesteś zadowolony z tego, co żeśmy zrobili? Tak, jestem bardzo zadowolony, dlatego że w końcu ktoś pokazał klasy sportowe takie, jakimi są. Taki, także... Nie, serio mi się, tak szczerze mówię z serca. Pamiętasz, chłopie, jaką mieliśmy dzisiaj sytuację w Maku? Tak, pełen autobus widzicie młodzieży. Widzicie te telefony w ręce? To się dalej dzieje, także ja się nie dziwię, ziemniak, ja się nie dziwię wcale, także słuchajcie, ja dziękuję ziemniakowi za to, że opublikował to wszystko. Że nam się samochód nie spalił, to jest najważniejsze. Chociaż dym już był, no. Ale może resztę kiedy indziej, na jakimś streamie. Kanibalizm. Przez ten dach widzę chmury. Ej, fajnie, fajne są przygody, ale czemu akurat takie? Akurat będziemy wracać z chłopem BlaBlaCarem. Michał nas kawałek podwiezie. Jestem zmęczony, powinienem sobie odpocząć. Moja siostra ma ślub w sobotę, a jeszcze nie mam garnituru ani nic. A jeszcze muszę być w Warszawie po drodze. A zastanowiłeś się chociaż nad prezentem? Tak, ale nie powiem, bo jeszcze zobaczę. Udało się wrócić BlaBlaCarem, albo udaje się wracać. I gdzieś tutaj za rogiem... O, jest. Cały czas stoi. A dobrze, że się go udało tak ustawić na uboczu w sumie. Chociaż tak szczerze powiem, to chyba nie było żadnej innej opcji niż na uboczu. Zaciągnąłeś ręczny, co? To trochę jak spodek wygląda. Chwilowy przystanek w Kielcach przy dworcu. Tam jest UFO razem z charakterystycznym budynkiem trochę starszym, więc dwa razem wyglądają dosyć śmiesznie. A zaraz naprzeciwko dworca jest Sienkówka, jak się właśnie dowiedziałem. Czyli taki mega, mega, mega długi deptak. Kiedyś się tu przejadę, odwiedzę Kupsona. Zobaczcie w ogóle na to, dworzec jest okryty reklamą, bo tam wszystko jest takie mało odświeżone. Ups. I znów po raz kolejny, znów się robi ciemno, ale to co jest za mną, to jest Kraków. Spotkałem Amana, z którym jechaliśmy. This is Aman. Hello. Potrafi mówić po hindi oraz po Punjabi. Punjabi, tak? So what you want I say? Kraków to najpiękniejsze miasto na świecie. Can you say it in hindi? Yeah. Kraków bahut badhiya shahar hai. Krakow behadiya best shebe. I said something wrong probably. And how to say it? It was in hindi, yes? Punjabi. In Punjabi. How to say it in hindi? Kraków bahut khoobsurat shahar hai. To jest podobnie jak z greckim. Greckiego w ogóle nie rozumiałem.
ale też rozumie po polsku. Kraków to najpiękniejsze miasto, teraz tak Kraków wiesz. Kraków to pięknie, jak pięknie? Najpiękniejsze. Na pięknie, ja kurde. Kraków to piękne miasto. O. Tak mówię. Więc jak sami widzicie, podczas takich podróży i innych przygód można spotkać naprawdę ciekawe osoby. Dzięki. Kihalhe. Kihalhe. Kihalhe w Punjabi oznacza jak tam? Kihalhe. A w Punjabi, a w Hindi jak tam? Apka. Apka? Kya hal hai. Apka kya hal hai. Aap kaise ho? Aap kaise ho? Słuchaj, ja sobie to odtworzę potem. To jest fajne, że na tym dworcu, gdzie Wardęgę kiedyś złapali, są dwie kasy. Jest dolna i jest górna. Tylko, że dolna o tej godzinie już jest zamknięta. I górna chyba też. Nie. Co to jest za świat? Kolejka? Nie ma żadnej kolejki. Kas nie ma. Jest 22:30. Włączyła mi się jakaś losowa piosenka. To był intensywny dzień.